parę wpadła mi do ręki książka jakiegoś szaleńca. Nazywał się Kopernik. Opowiadał w niej, że Ziemia nie stoi, ale pędzi naprzód z szaloną szybkością i z nią wszystkie planety krążą koło Słońca. Jak moje wszystkie myśli krążą koło Ciebie. Głupiec, myślałem o nim. Ale dziś wydaje mi się, że on mówił prawdę. Że wszystko mknie teraz z nami naprzód. I że nic nas już w tym naszym pędzie nie powstrzyma. Witam Państwa serdecznie na kolejnym programie w Iluzjonie. Nosi on nieco tajemniczy tytuł. No, rzecz jasna, bohaterowie naszych przedwojennych filmów. Pytanie, a czy oni rzeczywiście nie mogli być szczęśliwi? Po angielsku mówiąc lęczy. Jak pan to przeszedł? Chyba przez pomyłkę? Nie, przez drzwi. Przygotowałem śniadanko. Z bohaterów, oczywiście i bohaterek, tryska radość życia, pomysły mają szalone, dla draki i zabawy się przebierają i wygłupiają. Ich miłość, mimo raczej zabawnych niż poważnych przeszkód, kończy się zawsze szczęśliwie i prowadzi do ołtarza. Pan jest szalony. Możliwy, ale jestem zakochany. To na jedno wychodzi. Lucynko. Proszę siedzieć spokojnie. Lucynko. Już. Gdzie tu miejsce na smutek, komplikacje, rozpacz, dramaty i ów tytułowy brak szczęścia. Kiedy jednak przyjrzymy się trochę dokładniej naszym filmom, ich bohaterom i problemom, okaże się, że wcale nie mieli tak lekko. Ponad 30 filmów fabularnych kończy się jednoznacznie niedobrze, wręcz tragicznie. Gdzie tu mówić o szczęściu? Jak ja was wszystkich nienawidzę! To omyłka. Ja go nie znam. Ja tego pana nie znam. Nie klam! Joanny? Już nie ma. Modlić się za was będę. Pamiętaj, że miłość w naszym fachu kończy się tragicznie. Jego miłość, pocałunki, przysięgi. Wszystko było kłamstwo. Ależ ty chyba kochasz innego. Tak. Mój mąż wie o tym. Więc... Ależ to straszne. Powodów tego braku szczęścia było rzecz jasna wiele i o tych powodach chciałbym Państwu opowiedzieć. Zacznę od nieszczęść najdawniejszych. Miłość wielka przecina waszą drogę. Miłość... fatalna. Żaden człowiek nie zaznał takiego szczęścia, jakie wy zaznacie, miłościwy król. Ale też żaden człowiek nie przecierpiał tyle, ile przecierpicie wy, jeżeli oddacie się tej miłości. Mów dalej. Historia króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny jest powszechnie znana. Spontaniczna, a nie dynastycznie ukartowana, jak to było wówczas w zwyczaju, miłość monarchy i dziewczyny, wprawdzie wysokiego arystokratycznego rodu, ale, jak wielu uważało, niegodnej królewskiego tronu, doprowadziła do tragicznego finału. Nie wchodząc w to, kto i jak się do tego przyczynił, ogólnopaństwowe, ale również czysto prywatne układy, interesy, emocje spowodowały, że nawet tacy bohaterowie nie mogli być szczęśliwi. Miluję króla i król miluje mnie. Jeszcze żadna z Radziwiłłówien miłośnicą królewską nie była i ty nią nie będziesz! Choćby się miała polać krew, nasza lub jego! Tak mi to pomóż Bóg! Sytuacja wielkiego księcia Konstantego i hrabianki Joanny Grudzińskiej jest zgoła inna. Ale ja bym
mateczko. Nie kochasz, a któż tu mówi o jakiejś romansowej miłości? Cały świat przed tobą, Żanetko. Nie, nie. To ponad moje siły. Ja kocham Lego. Kocham wnuka Sińskiego. No, no. Uspokój się. On, okupant, satrapa, propagator okrutnych metod dyscyplinarnych w wojsku, tłumiący bezwzględnie wszelkie oznaki patriotyczne Polaków, niezdolny do bardziej ludzkich uczuć, nagle zakochał się w młodej, pięknej polskiej szlachciance. Dlaczego tak naprawdę doszło do tego małżeństwa, nikt na dobrą sprawę nie wie. Jego wysokość, wielki książę Konstanty Pawłowicz, życzę sobie pojąć za żonę pańską pasierbicę hrabiankę Joannę Grudzińską. Panienko, panienko! Wielki książę, wielki książę! Książę, co? Wielki książę prosił rękę panienki. Jezus Maryjo. Natomiast film Księżna Łowicka opowiada nam bajeczkę o tajemnej miłości Joanny do majora Waleriana Łukasińskiego, jednego z czołowych przywódców sił patriotycznych, oraz o jej poświęceniu dla sprawy narodowej. Jak to rzeczywiście było, nie dowiemy się chyba nigdy. Faktem jest, że oboje, wielki książę wraz z małżonką, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, opuścili Belwedę. Czy byli szczęśliwi? Oboje zmarli w tym samym roku, 1931. Jedziemy natychmiast do Petersburga. Pakuj rzeczy. A tobie pilno, a? Pilno ci do korony się dorwać. O, bo to bym głowę pod nóż miał położyć. Ja dobrze wiem. Jakby trzeba było, to i ciebie przekaracą i namówią, żebyś mi trucizny wsypała. Konstanty! Konstanty! Przebacz, Joanno. Ja sam nie wiem, co robię. Wybacz. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy wątku rosyjskim. Tytułowa bohaterka filmu Córka generała Pankratowa ma niezmiernie trudny dylemat do rozwiązania. Jej ojciec jest zaciekłym wrogiem Polaków. Natomiast ona, Aniuta, zakochała się w polskim rewolucjoniście. Co więcej, dowiaduje się, że jest córką polskiego zesłańca, a więc pół Polką. Jej ojciec zostaje w wyniku zamachu bombowego sparaliżowany. Aniuta rozwiązuje ten dylemat uczciwie i radykalnie. Opiekuje się ojcem, umożliwia ukochanemu ucieczkę za granicę, ale sama popełnia samobójstwo. Pewnym pomostem między czasami dawnymi, historycznymi, a współczesnymi jest film Jego Wielka Miłość. Tu przyczyny braku szczęścia są rozliczne. Źle, źle! Pan to źle powiedział! Co takiego? Co? Kurczak! Zwariowałeś? Nie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to trzeba inaczej grać. Sławny kiedyś aktor teatralny, a teraz, nie wiadomo dlaczego, zdegradowany do roli suflera, zakochany jest w Napoleonie, wodzu Francuzów i naszej złudnej nadziei na odzyskanie niepodległości. Jego mieszkanie pełne jest oznak tego uwielbienia. Pewnego dnia ratuje on od upadku, w nędzy, głodującą statystkę, Ludwika, i się z nią żeni. Z ich związku rodzi się syn. A może jeszcze założyć brodę, o? Nie chcę brody. Bądź głupi. Każdy mężczyzna powinien mieć brodę. A dlaczego? Żeby sobie mógł w nią pluć, że się ożenił.
ale ty tego nie zrozumiesz. Wydawałoby się, że ich życie ułoży się znakomicie. Niestety, pojawia się ten trzeci. Ludwika mu ulega. Akurat w tym czasie, kiedy mąż wraca na scenę w roli Napoleona i odnosi niebywały sukces. Dowiedziawszy się o romansie, inscenizuje samobójstwo kochanki, zresztą kiepskiego aktora. Sam odnosi triumfy na scenie, lecz dręczą go wyrzuty sumienia. Rozpija się i w końcu umiera na pustej scenie. Czy mogli być szczęśliwi? To moja wina, moja wina. Przeze mnie stało się to nieszczęście. Odnajdziemy go. Dałem znać wszędzie. Ale gdzie on może być? Narzeka się, że nasz przedwojenny film nie zajmował się aktualnymi problemami, którymi żyli Polacy w latach 20. i 30. I tak, i nie. Może nie wszystkimi. Bolesnym problemem były dzieci nieślubne. Niezaplanowana, przypadkowa ciąża powodowała wtedy życiową katastrofę z tragicznymi nieraz konsekwencjami. A kobieta zamordowana! Zamordowała własne dziecko! Piękna, lecz lekkomyślna przygoda podczas wycieczki niedzielnej za miasto miała fatalne dla dziewczyny następstwa. Jeszcze w ciąży wyrzucona zostaje z pracy, i to państwowej. Bez środków do życia, bez dachu nad głową, błąka się od wsi do wsi, szuka pracy i wsparcia. Ale bezduszni wieśniacy, zresztą podobnie było w miastach, wyszydzają ją, znieważają, wyklinają. I tak dochodzi do tragedii. Przyczyną tych nieszczęść okazuje się w finale mąż obrończyni, która przed sądem jako jedyna staje po stronie skrzywdzonej i uzyskuje wyrok uniewinniający. Dziewczynie nie pozostaje nic innego, jak odejść. Przysięgła w Pani imieniu, że go Pani nie opuści. Że go nie opuścisz, Krystyn. Dziękuję ci za wszystko, Krystyn. Nieszczęścia takie i im podobne zdarzały się jednak nie tylko ludziom prostym, ale także dobrze sytuowanym, z tak zwanej wyższej sfery. Ale o tym więcej opowiem za tydzień. Zawsze będę kochać tylko Andrzeja. Nie dam ci nikomu. Zostajesz ze mną na zawsze, nikt mi cię nie wyprze, będziesz tylko dla mnie. Mamo, ratuj! Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia w całości filmu, w którym na przeszkodzie szczęściu głównych bohaterów staje namiętność, obłędna miłość tego trzeciego. Film nosi tytuł Gehenna. Jest adaptacją powieści Heleny Mniszek, autorki trendowatej. Główne role grają Lidia Wysocka, Witold Zacharewicz i Bogusław Samborski. Życzę Państwu wielu wrażeń i zapraszam na następny seans w Iluzjonie.